Cześć, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie, moi kochani. Pozdrawiam Was i dziękuję, że przychodzicie i oglądacie moje filmy. Słuchajcie, może tych wyświetleń nie jest jakoś tam strasznie dużo, ale ja się nie zniechęcam, słuchajcie. Bardzo lubię nagrywać, sprawia mi to dużo przyjemności, lubię je później montować, te filmy. I wiecie co, nawet żeby te filmy były i ten YouTube jako nasza pamiątka, to i tak będę się dalej, słuchajcie, w tym świecie obracać i dalej nagrywać, dlatego że bardzo mi się to podoba. Pomimo różnych zgryźliwości i wiecie, jakiś tam docinek z różnych stron, nie przejmuję się, słuchajcie, i nagrywam dalej. Przychodzę dzisiaj do Was takim filmem, trochę bardziej tematycznym, już świątecznym bym powiedziała. Dlatego, że w naszym lokalnym TK Maxx pojawiło się bardzo dużo fajnych pomysłów na prezenty i pomyślałam, że nagram Wam taki dzisiaj film tematyczno-świąteczno-prezentowo, słuchajcie. Mogą to być też prezenty urodzinowe, oczywiście, wiecie, to nie jest powiedziane, no ale że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dlatego jest dużo fajnych rzeczy na półkach teraz, takich, wiecie, ładnie zapakowanych w pudełeczku i myślę, że to będzie fajnym pomysłem na bardzo fajny film. Także zapraszam do oglądania. Słuchajcie, mam maseczkę, jestem gotowa. Miejmy nadzieję, że nie będzie bardzo dużo ludzi, będę mogła się do Was trochę odezwać, a teraz już jestem pod TK Maxxem. Słuchajcie i lecimy zobaczyć, co ciekawego mają i jakie pomysły na prezenty możemy znaleźć. Zdecydowanie coś, co ja bym chciała dostać, słuchajcie. Piękny taki, pięknie zapakowany dyfuzor. Ja uwielbiam, słuchajcie, takie rzeczy. Nie wiem jak Wy, ale jest cudny. Uwielbiam. Tu jest jakiś portfelik. Cena też jest całkiem spoko. Fajne rzeczy, słuchajcie, jakieś masażery do włosów, układania. A to jest coś, co jest bardzo teraz popularne. Wszyscy, słuchajcie, używają olejków. To też fajne. Takie już gotowe zestawy, zobaczcie, czapka. Taki pomponik można wymienić, słuchajcie, na jakie pomponiki, jaki pomponik Wam pasuje. To też fajny pomysł na prezent. Słuchajcie, my niezmiennie co roku kupujemy sobie nawzajem skarpetki w ładnych opakowaniach. Bardzo to fajnie, ekskluzywnie, słuchajcie, wygląda. Tutaj jest rozmiar. A tu macie cenę. Myślę, że całkiem spoko. Słuchajcie, oczywiście nie obyłoby się bez kapci. Fajne męskie kapcie, bardzo przyjemny materiał. I zobaczcie, ceny są całkiem też przystępne. Te mają, słuchajcie, owczą wełnę w środku. Dlatego są troszeczkę droższe, ale i tak są bardzo fajne, atrakcyjne ceny. Nie wiem, czy Wasi mężczyźni lubią chodzić, słuchajcie, w skarpetach. Mój Ryan bardzo lubi nosić kapcie, nie skarpety. Bożeż ty mój, co ja gadam. Zobaczcie, jakie śliczne. Bardzo przyjemny materiał. Cena też całkiem spoko. Słuchajcie, takie już całe opakowanie, jakby można się uczyć, słuchajcie, o minerałach, o różnych kamieniach,
szlachetnych i nie tylko. Myślę, że to bardzo fajne też jest na prezent. Tutaj kolejny jest Science. Też dużo w środku fajnych rzeczy można samemu. Zobaczcie, X-ray. No, to mi się bardzo podoba. Moja Natalka już tak nie bardzo chce się, słuchajcie, bawić zabawkami, ale takie różne rzeczy do malowania, do rysowania jeszcze by się u niej nadały. Myślę, że by się jej spodobały. To też jest bardzo ciekawe. No, jest w czym wybierać, słuchajcie. Nie wiem, czy znacie tą bajkę i ten kolekcję. Jeżeli ktoś kolekcjonuje, to polecam zajrzeć do TK Maxx, słuchajcie, bo oni mają tutaj fajne ceny. No i coś oczywiście dla maluszków też się znajdzie, słuchajcie. Fajne zabawki Fisher Price. W bardzo dobrych cenach, słuchajcie, naprawdę. Moja Natalka była malutka, to zawsze jej tutaj dużo rzeczy kupowałam w bardzo atrakcyjnych cenach. Wiecie, do czego to służy. Wkładamy do mikrofali, słuchajcie, na 90 sekund, a później pod kocyk czy pod kołderkę i jest nam super cieplutko. Cena też fajna. Thank you.
Tak, moi kochani, to był taki szybki przegląd dla Was, żebyście zobaczyli, co tam ciekawego w TK Maxie. Może Was coś zainspiruje, coś Was zainteresuje. Ja oczywiście nie miałam nic kupować i 60 funtów wydałam, ale się wcale nie przyznam. Nie to, żeby moja mama moich filmów nie oglądała, ale nie pokażę Wam, co kupiłam, dlatego że jakieś drobiazgi udało mi się zakupić dla mojej rodzinki też, słuchajcie. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia w następnych filmach. Pa!